Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy 22 grudnia, a więc zaczynamy 22 vlogmas. Mamy godzinę za chwilę chyba 13. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 11.30, mam lekką chrypkę. Ale ogólnie to się dobrze czuję, tylko właśnie mam lekką chrypkę. No i co, wstałam o godzinie właśnie 11.00, do tego czasu się ubrałam, zrobiłam sobie i mam jej śniadanie. Zjadłam sobie to śniadanie, no i tak mamy godzinę 13. Idziemy sobie zaraz otworzyć kalendarz adwentowy, a plany są na dzisiaj takie, że dzisiaj, słuchajcie, będziemy się pakować. Będziemy pakować, moi drodzy, walizkę na wyjazd, ponieważ wyjeżdżam 27 grudnia, dość o wczesnej godzinie, dlatego nie będę miała czasu się spakować, a muszę to zrobić teraz, żeby po prostu zrobić to przed świętami. No wiadomo, że w święta nie będę się pakować, święta to jest czas dla rodziny, dla spędzenia z nimi czasu, także nie będę tego robić w święta. A już 27 wyjeżdżamy, a z racji, że ja obchodzę Wigilię, pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt, z racji, że w Wigilię zawsze jesteśmy u mnie w domu, w pierwszy dzień świąt jesteśmy u mojej babci, a w drugi dzień świąt jesteśmy u mojej cioci. Także całe święta mamy zaplanowane, dzisiaj właśnie będę się pakować, jutro będę, słuchajcie, pakować prezenty, a później są już święta, także wow, mega szybko zleciały te vlogmasy. A jeśli chodzi o to, kiedy i gdzie jadę, no to jadę, słuchajcie, od 27 grudnia do chyba 6 stycznia, jakoś tak. 7 oczywiście już idę do szkoły, mam nadzieję, że się wyrobię, zdążę i w ogóle wszystko. Także takie są plany. A słuchajcie, gdzie jedziemy? Jedziemy na taki jakby tour po parkach rozrywki do Miami i Orlando. Najpierw będziemy kilka dni w Miami, potem jedziemy do Orlando i tam będziemy w Universal Studio oraz w Disneylandzie. Także tak to się prezentuje, myślę, że mega, bo dawno nie byłam w tych wszystkich parkach rozrywki. W Miami już w tym roku byłam 2 razy, to będzie mój 3 raz, masakra. Ale super, bo ja uwielbiam Miami, także git. A jeszcze ani razu nie byłam w parku rozrywki w tym roku, także no naprawdę brakuje mi tego i już się nie mogę doczekać, kiedy tam pojadę. No, a jeśli chodzi o to, kto ze mną jedzie, to jadę ja, mój tata, moja mama i mojego brata dziewczyna. Także jedziemy sobie w taką piątkę i myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie. Także to, co dzisiaj będziemy robić na vlogu, to będziemy pakować walizkę. Stwierdziłam, że jak teraz są vlogmasy, to nie będę robić oddzielnego filmu z pakowania walizek, tylko po prostu zrobimy sobie takiego vlogmasa, na którym będziemy się pakować. I nie będzie to też takie tradycyjne pakowanie, jak zawsze robię na filmikach, z racji, że wszystko będzie w przyspiesznej formie, bo oczywiście vlogmasy to nie jest jakiś zawsze tytułowy filmik, tylko to są też filmiki związane z świętami, więc będziemy zarówno otwierać kalendarze i robić jakieś takie różne tego typu rzeczy, więc nie będę przez cały filmik pakować walizki. Oczywiście to będzie większość, ale mam nadzieję, że nie będzie to trwało 40 minut. Tym bardziej, że jak cały dzień bym nagrywała filmik z pakowania walizki, to potem bym nie miała wam co pokazywać we vlogmasie, także połączenie tego to jest naprawdę spoko opcja. Więc takie są plany na dzisiaj. Zaraz idziemy otworzyć kalendarz, jeszcze pokażę wam, w co jestem ubrana. Zobaczcie, że mamy niedzielę, czyli taki dość leniwy dzień, to jestem ubrana w dresiki, taki dres z takim jakby lampasem. On jest, słuchajcie, z Abercrombie i do tego mam zwykłą czarną koszulkę z Sinseya. Tak wiecie, luźno ubrana. I co, teraz lecimy otworzyć kalendarze adwentowe. Kolejna zupełnie nowa perspektywa do nagrywania kalendarzy adwentowych, ale wydaje mi się, że do tej pory najlepsza. Jejku, jakby nie najlepsza. Wydaje mi się, że najlepsza, bo tutaj widzicie ładne, przejrzyste tło, a nie, że wszędzie były gazety albo jakieś książki. Także wydaje mi się, że to tło jest najlepsze. I co, otwieramy kalendarze adwentowe. Będziemy lecieć po kolei, tak jak te kalendarze tutaj lecą. No i co, dzisiaj otwieramy już 22 okienko, także już nam się kończy to wszystko. Uwaga, mamy dzisiaj Milce ciuchcie. Teraz może Smartisy i dzisiaj mamy takiego takiego klasycznego cukierasa. After Eight, lecimy też szybciutko z nim. 22 okienko tu i dzisiaj najzwyklejsza czekoladka w kształcie auta. Herbaty, w ogóle tutaj te okienka, nie podomykałam ich. Nie wiem, co to oznacza, ale mamy również jakąś mega świąteczną. To dobrze, bo na początku były takie średnioświąteczne, były jakieś takie ziołowe, coś w tym stylu, a teraz już wszystkie herbaty, które nam się trafiają, to są już takie świąteczne, także super. Na to czekałam. Teraz musiki. I 22 okienko jest tutaj. Chyba jest to mus. W końcu.
Tak, mamy musi. Ciekawe jaki smak, uwaga. Banan, malina i quinoa. Jakoś tak, to są pewnie jakieś ziarenka czy coś w tym stylu. Także super, że dzisiaj musik, bo na niego właśnie czekałam. Pisali mi niektórzy w komentarzach, że chcą, żeby w 24 okienku były kredki. I wiecie co to było? Ja bym oszalała. Naprawdę, przysięgam, ja bym oszalała. Po prostu ja bym powybijała wszystkich, którzy by mi tak życzyli, naprawdę. Teraz czas na NIM 2 i 22 okienko. Mamy. Tutaj i pewnie będzie to lizak, ciekawy jakiś smak. Nie pamiętam, czy ten smak był, czy go nie było, ale jest to malinowo-wiśniowy. Nie, chyba był ten smak. Szkoda, ja go nie lubię. Wolę ten jabłkowo-limonkowy. 22 w orzeszkach. Peanut cracker. Dobra, otwieramy teraz Maybelline. 22 okienko mamy tutaj. Oczywiście tradycyjnie nam wszystko pospadało. Siedzi. Dobra, coś większego dzisiaj. Kształtem trochę przypomina lakier do paznokci, także zobaczmy. W sensie kształtem. O, jednak nie. Mamy jakąś szmineczkę ponownie. Ja się, słuchajcie, szminkami absolutnie nie maluję. Jedyne co to błyszczyki, ale kolor ładny, także spoczko. I ostatni kalendarz to kalendarz od mojej mamy. I dzisiaj, słuchajcie, jest największa rzecz, jaka kiedykolwiek była w tym kalendarzu, bo taki wielkolud. I uwaga, mamy tutaj coś takiego, a raczej dwie takie rzeczy. Okej, i to wygląda mi na grę. Tak, ja wiem co to jest. Mamy tutaj takie coś, co się zakłada na głowę. I to, o, źle to założyłam, ale nieważne. I to będzie nam tutaj stało. W sumie mogę to nadmuchać, czemu nie? Jaki czad! Mamy do tego 5 takich kółek i ja też szybko nadmucham. Także ta gra, powiem wam, że jest świetna. Ja kiedyś widziałam coś takiego już, tylko chyba nie w wersji takiej świątecznej, tylko w takiej klasycznej wersji, ale powiem wam, że jest to mega fajna rzecz, na przykład, żeby pograć sobie w Wigilię z rodziną. Naprawdę śmieszne. To po prostu polega na tym, że jedna osoba stoi, a reszta rzuca po prostu te kółka i osoba, która więcej sobie naliczy punktów rzucając sobie te kółka, wygrywa. Także to wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko opcja na rodzinną, świąteczną grę. Jezu, nie wyobrażacie sobie, ile razy musiałam rzucić i powtarzać na rodzinną, świąteczną grę, żeby to w końcu zrobić. To był jakiś hit. Tak się prezentuje podsumowanie dzisiejszych kalendarzy. Siemanko moi drodzy, ja już częściowo ogólnie się spakowałam, więc teraz pokażę wam, jakie rzeczy wybrałam. Nie było tego jakoś super dużo z racji, że jadę tylko na 10 dni tak naprawdę razem, oczywiście z podróżą, także nie jest to jakoś dużo. Ja na takie wyjazdy to już się dosłownie tak pakuję, także przez ten cały czas, co mnie nie było, to jeszcze sobie oglądałam YouTube, oglądałam sobie jakieś filmy, seriale, coś. Pomagałam też mamie gotować, także cały czas coś robiłam. No, ale w końcu zrobiłam to, zabrałam się za to. I co? I teraz pokażę wam, co wybrałam. Więc tak. Zaczniemy może od spodni, czyli od dołu. Ogólnie stwierdziłam, że wezmę 4 długie spodnie, 3 krótkie i 1 spódniczkę, żeby wiecie, żeby jakby mieć na każdy dzień prawie właśnie jakiś dół, ale oprócz tego, żebym mogła założyć kilka razy coś. Także wzięłam sobie 3 długie spodnie i pierwsze to są zwykłe czarne spodnie z Telly Welly. Następnie takie szarawe spodnie, one są takie, jak widzicie, pokazywałam je już na jednym z vlogmasów. One są takie szaro-czarne, no bardzo fajne, bardzo je lubię. Następne to jeansy z Levisa, taki najzwyklejszy jeans, jak widać. I ostatnie spodnie to takie bardziej mam jeans i one są z Sinseya. To tyle jeśli chodzi o długie spodnie, teraz krótkie. I krótkie mam same z H&M-u, bo najlepsze są według mnie spodnie krótkie z H&M-u. Pierwsze to są z wysokim stanem, takie dość krótkie, właśnie z H&M-u. Takie czarno-szare, coś w tym stylu. On nie jest taki, jest jakby taki, taka wyblakła czerń. Bo jak widzicie, możecie sobie porównać te a te, no to te są bardziej szarawe. A tutaj mam takie zwykłe czarne, również z H&M-u.
I ostatnie to takie jeansowe, również z wysokim stanem, z H&M-em. I ostatni dół to spódnica, o której wam mówiłam. Co prawda my nie jesteśmy umówieni na żadną sylwestrową kolację albo na jakieś sylwestrowe wyjście. My Sylwester spędzimy w jednym z parku rozrywki, a dokładnie w Universal Studio, bo wtedy park jest otwarty do 2 w nocy, więc można posiedzieć mega, mega długo i spędzić tam właśnie nowy rok. No i oczywiście w parku nie będę mieć żadnych spódniczek i nic. Będę mieć albo długie, albo krótkie spodnie. Zobaczymy, jak na to pogoda pozwoli. No ale wzięłam jedną spódniczkę, tak wiecie, żebym mogła sobie też założyć. Bo czemu nie? I to tyle, jeśli chodzi o doły. Oprócz tego mam oczywiście koszulki. I koszulek wzięłam 10. Okej, i tak, pierwszą koszulką to taka granatowa koszulka. Tutaj może się u was wydać taka czarna, ale ona jest granatowa i ona jest z Abercrombie. Następna to taka najzwyklejsza biała z kieszonką Sinseya. Następna to taka niebieskawa, błękitna w zasadzie z Abercrombie. Następna to taka biała z napisem Feeling Cheerful z Bershki. Oczywiście te rzeczy są jeszcze niewyprasowane, także muszę je teraz prasować. Następna taka w biało-granatowe paski z napisem Hollister. No i jest z Hollistera. Następna to taka z Levisa z takim serduszkiem i rocznik 73. Następna to taka biała w czarne paski z Tommy'ego. Kolejna to czarna z Bershki z napisem Princess. Kolejna to biała z Hollistera z takimi kolorowymi plamami. I ostatnia to z Kenzo, taka z takim tygrysem kolorowym. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Zamknij drzwi. Okej, także to tyle, jeśli chodzi o koszulki i o spodnie. Teraz może przejdziemy do takich, jakby wiecie, rzeczy na wierzch. Oczywiście będę jechała w kurtce, no bo w Polsce jest teraz zimno, także będę miała na sobie kurtkę, bluzę, pewnie getry i jakieś trampki. No ale oprócz tego muszę mieć oczywiście jakieś inne bluzy i tego typu. Pierwszą rzeczą, którą właśnie biorę, to jest to taka bomberka. Ona, powiem wam, że mimo tego, że jest to bomberka, to jest dość gruba i zawsze mi jest w niej ciepło. Także na jakiś taki chłodny wieczór albo chłodny dzień ta bomberka będzie idealna i ona jest z Pull&Bear'a. Pierwszą bluzą jest taka bluza z Championa, też myślę, że już wam dobrze znana, granatowa. Następna to taka szaro-granatowa z myszką Mickey i ona była kupiona w takim jakimś sklepie, do którego, powiem wam, nigdy nie wchodziłam, ale zobaczyłam ją razem z mamą na wystawie i tak mi się spodobała, że stwierdziłam, że muszę wejść i ją kupić. I C&A, tak mi się wydaje, ta metka jest jakaś dziwna, ale wydaje mi się, że ona jest C&A i jest po prostu przepiękna i mam zamiar ją ubrać, jak będziemy właśnie szli raz do Disneylandu. Następna to taka różowa, trochę neonowa. W kamerze jest bardzo, bardzo jasna. Ona jest tutaj na żywo troszkę ciemniejsza. Spinka właśnie z takim pasem białym pink. I ostatnia bluza to bluza z Hollistera. Tak ona wygląda, taka biało-czarno-różowa. Też jedna z moich ulubionych bluz. No i sweter, który przyszykowałam, to taki sweter w serek z Zaful i ona będzie prawdopodobnie ubrana do spódniczki, jeżeli znajdzie się jakaś taka okazja, w której będę ją ubierać. Kolejna rzecz to piżama i ja biorę piżamę Sinseya, jednak nie jest ona kompletem z racji, że dół mam taki różowy w czarne kropeczki z taką tutaj koronką i to jest dół, ale górę mam inną, nie z kompletu, ale również z Sinseya. Taka najzwyklejsza koszulka z taką kieszonką No Stress. Następnie w takich woreczkach, które dostałam, jak zamawiałam paczkę z Zaful, zapakowałam sobie strój kąpielowy i biorę tylko jeden strój kąpielowy, bo pogoda nie będzie jakaś taka super świetna, żeby plażować, ale jeden strój biorę, bo zawsze może się przydać. Jest to strój z H&M-u, takie granatowe, taki granatowy dół z takim czerwono-białym paskiem i do tego biały stanik. I ogólnie ten strój to nie jest komplet, ja go również tak skompletowałam. Ja powiem wam, że ja lubię na przykład dopasować jakieś takie rzeczy, które ogólnie są kompletem, ale lubię je rozdzielać i tworzyć z nich coś innego, także ten strój też nie był kompletem, ale wydaje mi się, że pasuje do siebie idealnie, także git. Oprócz tego mam skarpetki. Skarpetek może nie będę wam pokazywać, bo no jest ich po prostu 10. Mam różne czarne, jakieś różowe, szare, pełno. Tu tak samo jest z bielizną, czyli z tonikami i majtkami. No i kolejny woreczek to jest woreczek z klapkami. I biorę dwie pary klapek, bo nie wiem, które mi się bardziej przydadzą. Ale wydaje mi się, że jedne będę miała pod prysznic, a drugie, tak wiecie, do łażenia. Też może jak pójdziemy sobie na basen, jeżeli pogoda na to pozwoli. Także wydaje... Przepraszam, ostatni plecak, tylko... Oj, muszę zabrać.
Popieram. Sorki, przepraszam, ja już nie będę tego widzę. Wzięłam więc takie klapki z Roxy i do tego japonki, takie zwykłe Hawaiians. Także to są wszystkie rzeczy, które na razie przygotowałam. Teraz idę znieść walizkę i to wszystko tutaj zapakuję. Tutaj są już walizki mojej mamy i mojego taty. Oni się już spakowali, zostaliśmy tylko ja i mój brat. Ja się pakuję teraz, także muszę zaraz przynieść walizkę, w którą właśnie się zapakuję. No i co? Jeszcze muszę oczywiście zapakować kosmetyczki, ale wydaje mi się, że w tym vlogmasie ich wam nie pokażę. No bo będzie mi bardzo ciężko jakby zapakować kosmetyczki, jak jeszcze nie mam przygotowanych tych wszystkich rzeczy. Jeszcze będę ich używać przez najbliższy pół tygodnia. Także na pewno mi się jeszcze przydadzą, więc muszę coś wymyślić. Może wam pokażę po prostu kosmetyki, które biorę, albo coś w tym stylu. Dobra, a ja teraz lecę po walizę. Okej, moi drodzy, wracam po jakichś 4 godzinach. Trzech, może coś takiego. Przez ten czas, co mnie nie było, to jadłam obiad, montowałam vlogmasa i obklejałam walizkę. I słuchajcie, wygląda ona tak. Ona mi się tak mega podoba, serio. W sensie na początku było połowa tych naklejek, które tutaj są. Jest naprawdę cała obklejona i może się wydawać, że tych naklejek jest tutaj naprawdę mega nasrane i to, że wygląda już przesadzona. Ale mi się ten efekt tak podoba, w sensie ja zawsze marzyłam o takiej walizce całej obklejonej naklejkami, bo taka czarna jak tutaj, ona była mega nudna, a ja nie mogę mieć takiej nudnej walizki, także obkleiłam ją i wygląda teraz tak, jest po prostu według mnie przepiękna. I oczywiście będę dalej zbierać naklejki, bo wykorzystałam chyba wszystkie moje naklejki, które uzbierałam przez kilka ostatnich lat. Hejka moi drodzy, ja już do was wróciłam, wyprasowałam wszystkie te koszulki, ogólnie miałam straszny problem z kamerą, bo totalnie nie chciało mi działać, wiecie, wyostrzanie. Przez pewien moment czasu w ogóle przestawiałam cały czas, teraz próbowałam wyłączać, wkładałam baterię, wyciągałam baterię, wkładałam kartę, wyciągałam kartę, potem włączałam aparat, restartowałam go, także naprawdę staram się zrobić dużo rzeczy, coś tam grzebałam w ustawieniach, też googlowałam, co zrobić, żeby to się naprawiło i totalnie chyba przez pół godziny nie mogłam tego ustawić, to był jakiś dramat. Także masakra, ale już wszystko jest ustawione. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej mi tą ostrość łapać. No zobaczymy, na razie jest dobrze, więc nic nie kombinuję. I co, wyprasowałam już wszystkie te koszulki, więc teraz wkładam je po prostu do mojej walizki. Okej, na wszystko nałożyłam już też oczywiście kurtki, ale to chyba widzieliście, jak to pakowałam, i bluzy. Tutaj kładę jeszcze jedną bluzę i została mi ostatnia. Więc ją na razie sobie tutaj położę. Wkładam też do środka oczywiście piżamę. Buty, które ze sobą biorę, to są Converse'y i teraz pakuję je w ten worek za full do środka. Buty, które również biorę, ale w nich pojadę, to są Air Force'y, także je też sobie wezmę, tylko że po prostu je biorę też najprawdopodobniej na drogę. I biorę też trzecie buty, ale będą to, słuchajcie, buty, które dostanę na gwiazdkę. Już dostałam właśnie od mamy informację, że na gwiazdkę dostanę buty. Już w sumie wiem jakie, ale nie chcę wam jeszcze zdradzać, bo tego dowiecie się wszystkiego w 24 vlogmasie, gdzie będę pokazywać właśnie swoje prezenty. No, ale na razie pakuję tylko Converse'y i klapki. To, co jeszcze biorę, to zwykłą czarną koszulkę na ramionczkach, żeby móc ją ubrać pod sweterek. Oprócz tego przyniosłam ten pasek, on jest ze Stradivariusa. Stwierdziłam, że go zapakuję, bo jeżeli będę go potrzebować, to po prostu go wyciągnę, a chcę o nim pamiętać, więc niech lepiej tutaj leży. To, co jeszcze biorę, to biorę taką kosmetyczkę z napisem All I Want For Christmas Is Dollars. I w tej kosmetyczce, słuchajcie, mam biżuterię, nie mam jej jakoś super dużo, uważam, że wzięłam naprawdę rzeczy, które będę używać, bo najczęściej jak brałam jakąś biżuterię, to brałam jej tyle, że potem tego nie nosiłam, a wydaje mi się, że z wszystkich tych rzeczy skorzystam, a więc mamy tutaj takie perełkowe kolczyki, które były w zestawie razem z takimi i kilkoma innymi ze Stradivariusa. Mam jeszcze, słuchajcie, bransoletkę na kostkę bądź na rękę, ja ją najczęściej noszę na nodze,
Tak się ona prezentuje. Oprócz tego mam taki wisiorek z takim jakby malutkim diamencikiem. Jest to naszyjnik, to jest taki bardziej choker z Teliwelli. I ostatnie rzeczy to są pierścionki. I to są te pierścionki, które były w haulu zakupowym z Zafu. I na dzisiaj będziemy kończyć to pakowanie, bo jest już dość późno, to po pierwsze. A po drugie, na chwilę obecną to są wszystkie rzeczy, które mam spakowane, bo wiecie, całe wszystkie kosmetyczki, czyli kosmetyczkę z zwykłymi rzeczami oraz kosmetyczkę z moimi takimi kosmetykami kolorowymi, no to będę musiała zapakować dzień przed lub dwa dni przed, coś takiego. No aktualnie nie mogę jej zapakować, bo jeszcze z wszystkich rzeczy, które chcę, będę korzystać, także nie mam jak zapakować. Pokażę wam, tak jak mówiłam już wcześniej, w następnych vlogmasach. Nie, no jeszcze powiem wam trochę rzeczy jest do spakowania, między innymi ładowarki, właśnie dwie kosmetyczki, czy tam jedna, nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy. Oprócz tego jeszcze będę brała torebkę, taką ze Stradivariusa, pokazywałam wam ją w 20 vlogmasie, oraz nerkę z Pull&Beara, którą też pokazywałam ją wam w 20 vlogmasie, także jeżeli jesteście ciekawi jak ona wyglądała, to zapraszam właśnie do tego vlogmasa. Hejka moi drodzy, ja już jestem wykopana, także wydaje mi się, że to jest najlepszy moment, żeby zakończyć tego vlogmasa, a więc jeżeli wam się podobał ten odcinek, zostawcie oczywiście standardowo już łapeczkę w górę. No i co, mam nadzieję, że zobaczymy w jutrzejszym vlogmasie. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Do następnego i cześć!